Maciej, druga sprawa jest taka, ty słyszałeś w ogóle o tej aferze z sobotą wtedy? Wszyscy raperzy zareagowali, nie? Że tak szczerze, to jest takie moje spostrzeżenie, słuchajcie, bez żadnych podtekstów. Wszyscy, jak jeden mąż, przerobili z sobotą. Dużo osób tam się odniosło w taki, a nie inny sposób, że go bronili. Normalne, każdy gdzieś tam, każdy ma inny punkt widzenia. I tak, z sobotą przerobili, ale z tym już nie chcą, z tym już nikt się nie odzywa, wiesz. To też w sumie była soboty sprawa, tak naprawdę. Każdy, jak się rozpierdala, to jest jego sprawa, tak? Ale jak już jest na świeczniku coś, to każdy też ma prawo się odnieść. Taka jest historia, no. Dlatego ja też nie komentuję, nie odnoszę się, nie... Nawet nie oceniam nikogo, tylko ktoś mnie poprosił po prostu o ocenę. Z mojej perspektywy mojej, gdzie ja już jak miałem 12 lat, to siedziałem w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie pozdrawiam Duśka, mojego serdecznego koleżkę. Dusiu, Marcina z Belgii. Przecież mieliśmy po 12-13 lat, jeszcze kisiel tańczył breakdance'a w Stawieszynie, Felek był, no dużo osób było takich, z którymi się znaliśmy od dziecka, Pokémon, nie Pokémon, wszystkich serdecznie pozdrawiam. I dla mnie to jest sprawa oczywista, gdzie ja to widzę normalnie i nawet nie ma co się odnosić, bo to jest jasne i klarowne, każdy kto ma wiedzieć to wie. I nigdy więcej nie wysyłajcie mi tam, że co o tym sądzisz, bo już powiedziałem, że to nie ja jestem od sądzenia. Tylko kto jest od sądzenia? Malutka. Sąd jest najwyższy. Tak, sąd jest od sądzenia. Ludzie nie sądzą. No, będę robiła tak. Gdzieś na sprawę do Adama? Nie, nie. A nie, przecież już nie ma, nie? Pochodziły się. Ale będę potrzebuję... Nie ma nikogo w domu. O niekaralności. Przecież ty niekarana byłaś, przez mamę i tatę tylko. Nawet nie, przez babcię i dziadka. A co to znaczy, że nie siedzieliś nawet u dzielnicowego w komórce? Kiedyś tak mawiali na starzy Słowianie do nas młodszych, że co tam mało lat, u dzielnicowego w komórce byłeś? Jak się nie było na przykład, gdzieś do kajdanowa siedziało na 2-3 miesiące, że to takie wyroki sportowe i to tyle. Dobra, serdecznie pozdrawiam wszystkich. Żanetkę i Kubusia w radiu pani pozdrawia. My również dołączamy się do pozdrowień. No, licencję chcę sobie zrobić, wiesz? Zaraz ci powiem, bo na tych kurwa, tych hejterów będziemy cisnąć.